Witamy na konferencji prasowej przed meczem Motor Lublin Pogoń Siedlce, który już w najbliższą sobotę odbędzie się na arenie Lublin. Z nami trener Marek Saganowski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I tytułem wstępu chciałbym zapytać, jak wyglądają przygotowania do meczu i co można powiedzieć na temat najbliższego przeciwnika? Przygotowania do meczu są dobre. Myślę, że ten plan, który żeśmy sobie zakładali, spełniliśmy w pełni. Co jest dla nas najważniejsze, że mamy 24 zawodników zdrowych, wszyscy są do dyspozycji naszej, tak więc z tego się bardzo cieszymy. A co można powiedzieć o rywalu? Jeśli chodzi o Pogoń Siedlce, wiadomo, te wyniki z Pogonią były różne. Tutaj mecze są dosyć interesujące, dużo otwartej gry. Jeśli chodzi o dzisiejszą Pogoń, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo dobrze wychodzą szybkim atakiem, mają bardzo mocne skrzydła, które dysponują niezłą szybkością na tych skrzydłach. Mówię tutaj o Przybeckim, Dymianiuk, doświadczony zawodnik, jeśli chodzi o grze w środku pola, to jest Trochim, który no, przy piłce na pewno jest na naszą ligę bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem. Nie można tutaj zapomnieć o Górskim, który też ma nosa do tego, żeby strzelać bramki, tak więc jest to ciekawy zespół, niewygodny i myślę, że na pewno miejsce w tabeli nie jest adekwatne do umiejętności tej drużyny. A teraz przechodzimy do pytań z sali. Proszę się przedstawić i zadać pytanie. Józef Kuchel, Radio Lublin. Dzień dobry, panie trenerze. Pytanie pierwsze. W kontekście też tego meczu w Krakowie, wiadomo, udana inauguracja pod względem punktowym, 3 oczka na waszym koncie, to było najważniejsze. Natomiast sam pan mówił, że no, jest wiele rzeczy do poprawy. Zatem na co w szczególny sposób kładliście nacisk w tym mikrocyklu, co próbowaliście doszlifować, żeby wyglądało lepiej? Na pewno żeśmy musieliśmy doszlifować, jak tutaj pan redaktor mówi, po meczu z Hutnikiem Kraków niską obronę. Za dużo zamieszania przy tej niskiej obronie. Powinniśmy wiedzieć, jak powinniśmy być ustawieni w takich sytuacjach, a tutaj bardzo dużo problemów mieliśmy. Potem ciężko, po takiej ciężkiej pracy, gdzie odbieraliśmy piłkę za szybko, żeśmy ją tracili. Byliśmy przygotowani na te kontrataki i na te kontrataki też chcieliśmy z tych kontrataków coś uzyskać. Mało z tego uzyskiwaliśmy. Tak więc troszeczkę pracy było. My żeśmy sobie zdawali z tego sprawę, że mecz z Hutnikiem będzie tak wyglądał, jak wyglądał. Wiedzieliśmy, że tam będzie proste środki zastosować, dlatego że nie zdawaliśmy sobie sprawy, jakie jest boisko, jak to będzie wyglądało. Nie chcieliśmy zbytnio pozwolić przeciwnikowi na to, żeby nas łapał w pressing wysoki. Tak więc dlatego, żeśmy zastosowali proste środki i to jest skuteczne. Tak? Cieszę się z tych 3 punktów, to był bardzo ciężki mecz. Znamy historię meczy z Hutnikiem Kraków na wyjeździe. Z tego, co się orientuję, to jest kilka dobrych lat, gdzie Motor tam nie wygrał. Tak więc uważam, że drużyna zrobiła 100% tego, co żeśmy sobie zaplanowali. A jeśli chodzi o kadrę drużyny, czy należy spodziewać się wielu zmian personalnych w wyjściowej jedenastce? A dlaczego miałbym zmieniać personalnie zawodników, którzy dali z siebie wszystko, zdobyli bardzo gorący teren? Myślę, że powinienem niektórym zawodnikom dać więcej zaufania i tak też zrobię. A jak wygląda sytuacja, jak daleko od kadry meczowej, czy szansy gry w większym wymiarze czasu jest Marcin Michota, a także Jakub Kosecki? Marcin jeszcze musi popracować, Marcin jeszcze nie wygląda tak jak go pamiętamy, ma jeszcze troszeczkę braków, nie wiem, czy on jest, na pewno nie jest przygotowany na 90 minut gry w pierwszym składzie. Na jego miejsce jest duża rywalizacja, bo Wójcik, który został przesunięty na prawą stronę, bardzo dobrze się prezentuje. Na tą stronę też jeszcze możemy przestawić Świecińskiego młodzieżowca. Wtedy w środku może nam się zrobić miejsce dla bardziej doświadczonego zawodnika, takiego choćby jak Kołbon czy Rafał Król. Tak więc jest dużo jeszcze roszad do tego, żeby to zastąpić. Czekamy na Marcina, ciężko trenuje. Fajnie to wygląda, ale jeszcze to na pewno nie jest czas. Kuba Kosecki, widziałem troszeczkę niezadowolenia ludzi, że Kuba Kosecki jeszcze nie wystąpił w meczu z Hutnikiem.
tylko zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że po lewej stronie, gdzie ataki Hutnika były dosyć mocne i ciężko nam było się tam wybronić, potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie więcej grał w obronie. Dlatego żeśmy się zdecydowali, żeby wszedł Moskwik, a nie Kuba Kosecki, bo byśmy sobie strzelili sami w stopę. No, troszeczkę trzeba popatrzeć taktycznie, dlaczego tak to wyglądało, dlaczego wyszedł Rozmus, który zagrał bardzo dobry mecz w defensywie, bo tam wiedzieliśmy, że tam będzie walka i wprowadzanie Jakuba Koseckiego przy wyniku 2-1 w taki młyn byłoby trochę nierozsądne moim zdaniem. Jeszcze jedno pytanie tutaj o Arenę Lublin, czy jakiś trening mieliście na głównej płycie, czy jest taka możliwość, czy będziecie mieli, no bo wiadomo, że to też jest istotne przed pierwszym spotkaniem, żeby tutaj się z nawierzchnią zaznajomić i jak to wygląda. Tak, bardzo dziękujemy Mocirowi tutaj, że mieliśmy dwie jednostki treningowe na arenie. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wiadomo, że przechodzimy z sztucznych boisk na naturalne boiska. To jest całkiem inna gra, całkiem inaczej ta piłka chodzi po płycie. Tak więc no, mieliśmy dwie jednostki, z czego jesteśmy naprawdę zadowoleni. Ja dziękuję. Przy okazji Łukasz będzie się widzieć dziennika sędziego trenerze o murawę. Właśnie chciałem też dopytać, jak jest to murawą na arenie w ogóle? Myślę, że na ten czas, w którym się znajdujemy, ta murawa jest nieźle przygotowana. Wydaje mi się, że na meczu będzie jeszcze lepiej. Tutaj jedno musimy sobie ustalić. Murawa na arenie jest zawsze w dobrym stanie i myślę, że na meczu będzie też w takim samym jak w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o personalia trenerze, chciałem zapytać o Sebastiana Raka też. Czy można powiedzieć, że wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie obecnie? No bo dobrze zagrał w Krakowie, w sparingach też strzelił parę bramek, na pewno poszedł do przodu. Ja ciągle mówiłem o tym, że mamy 24 zawodników, nawet więcej, bo mamy 29 podpisanych zawodników, tak więc ta rywalizacja jest duża. Na samym początku konferencji też powiedziałem, że cieszy mnie przede wszystkim to, że są wszyscy do mojej dyspozycji. Raczek sobie wywalczył ten skład, wywalczył sobie, tak jak powtarzam. Fajnie zagrał na Hutniku i to też będziemy myśleli nad nim, żeby go dalej utrzymywać w składzie. Ale tak jak powiedziałem też, ta rywalizacja musi być czysta, jeżeli gdzieś w okresie tym mikrocyklu, który już jest teoretycznie za nami, jeszcze jeden trening przed nami jutrzejszy, coś będzie nie tak, to na pewno będziemy reagowali. Dlaczego? Dlatego, że mamy wszystkich do dyspozycji i możemy sobie na to pozwolić. Jeden zawodnik trenerze ubył z kadry, bo Wiktora Masaja już nie ma z wami, tak? Jesteście trochę rozczarowani, że tak to się wszystko skończyło nagle? Czy rozczarowani? Troszeczkę może zawiedzeni, że tak to się potoczyło. Uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik. Na pewno dużo by nam dał, jeśli byłby zdrowy. Zawodnik, który przyjechał z Portugalii, gdzie nie miał żadnej kontuzji, u nas złapał bardzo ciężką kontuzję. No i widać było, że już zaczyna się tutaj męczyć. Też nie wiadomo, jakie warunki. Wiemy, o co chodzi, jeśli chodzi, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Też nie spowodowały to, że jednak troszeczkę strachu przed tym, co się dzieje po drugiej stronie, może też spowodowało, że taka decyzja od Wiktora poszła. To nie była nasza decyzja. Ja chciałem, żeby Wiktor tutaj z nami został. Chciałem, żeby go doprowadzić, bo uważam, że to jest dobry zawodnik. Ostatnia sprawa, trenerze, jeszcze transfery. Może się ktoś pojawić nowy na tą dziesiątkę, czy jednak już nie? Zawodnik, o którego walczyliśmy w ostatnich godzinach okienka transferowego, zrezygnował z naszej oferty. Szkoda, bo liczyłem na tego zawodnika. A teraz w tej chwili no, może ktoś przyjdzie, ale to już musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to są zawodnicy, którzy nie mają klubów i może być taka sytuacja, że kogoś jeszcze sobie sprowadzimy. To jeszcze ja tylko dopytam w takim razie, bo to też jest gorący teraz świeży temat, otwarcie klubów na możliwość zakontraktowywania zawodników z Ukrainy, czy ewentualnie takie kierunki tutaj skautowania też rozpatrujecie?
No jak najbardziej. Oczywiście mieliśmy kilka ofert tych zawodników z Ukrainy. Oczywiście ta liga zawsze stała na wysokim poziomie i takiego zawodnika chętnie byśmy widzieli. Tylko teraz jest problem, czy on jest w stanie się przedostać z Ukrainy do Polski. Tak? Bo wiemy, jaka sytuacja jest, że od 18 roku do 60 roku przecież żaden mężczyzna nie może wyjeżdżać z kraju. Tak? Więc to też jest następne pytanie. Dla wszystkich tutaj dobrych zawodników jest klub otwarty. Jeżeli by nam mógł pomóc, to na pewno takiego zawodnika byśmy ściągnęli. Skoro nie ma więcej pytań, to dziękujemy bardzo i do zobaczenia na meczu. Dziękuję bardzo.